Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj świetny materiał, ponieważ dzisiaj jesteśmy na wariatkowie i będziemy przygotowywać coś, co jest bardzo sentymentalne dla mnie. Coś, co mam nadzieję, że przypomni mojej byłej dziewczynie, kim tak naprawdę jest i co tak naprawdę się wydarzy. Oczywiście dzisiaj jeszcze jej nie podam mikstury na pamięć, no bo po prostu nie wiem, gdzie ona jest aktualnie. Muszę się z nią spotkać, umówić i tak dalej. Póki co jej nie widziałem, nie wiem totalnie, co się z nią dzieje. Możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli w ogóle wiecie. Ale w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że przygotuję kolację, ponieważ, no nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś bardzo dawno przygotowałem dla niej kolację taką, no to była randka wtedy, ale teraz to nie jest randka, to jest po prostu takie, żeby wzbudzić z niej jakieś, może obudzić jakieś wspomnienia, może jakoś, nie wiem, wizualnie sobie coś przypomni i tak dalej, nie wiem, to wszystko zobaczymy. Przygotujemy dzisiaj miejsce na, no nazwijmy to romantyczną kolację, aczkolwiek to nie jest randka, okej? To nie jest randka. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na mój drugi kanał Filip Szczypka, ponieważ tam vlogi przez cały grudzień, no będą, mam nadzieję, bo teraz jestem trochę chory i mamy dni przerwy, mimo że powinniśmy nagrywać, więc obawiam się, że może jakiś tam dzień się trafi, że nie wrzucę vloga, ale będę robił wszystko, co się da, żeby po prostu filmy były przez cały miesiąc i żeby sprawdzić, czy mi się udało, musicie wbić na drugi kanał, link jest w opisie. A ja was witam oczywiście na wariatkowie, słuchajcie. Myślałem bardzo długo nad tym, gdzie mógłbym zrobić właśnie taką romantyczną kolację. Znaczy, kurczę, nie mogę tego nazywać romantyczną kolację. Taką po prostu kolację, jakoś żeby obudzić wspomnienia. I myślałem, że nie będzie lepszego miejsca, po prostu nie znajdę na ziemi, nie ma takiego lepszego miejsca niż ta po prostu moja głowa na górze, dach, no po prostu... Tam to musi być. Sprawdziłem, czy dam się tam wyjść i no nie dało się wyjść, więc przygotowałem sobie specjalnie miejsce po to, żeby się dało wyjść. I teraz już się da wyjść, więc możemy sobie po prostu na spokojnie wyjść. Tutaj, prawda, jest drabinka pięknie, takie nawet, bym to powiedział, filary. Filary, mam nadzieję, filary pamięci Milki tutaj są stawiane. I w tym momencie tutaj plan na dzisiejszy odcinek to jest zagospodarować całą górę w ten sposób, żeby po prostu to prezentowało się wybitnie. Żeby tu po prostu był stół, żeby był, nie wiem, wszystko, żeby to po prostu było pięknie. Żeby ona sobie przypomniała, jak warto jest pamiętać. A może ona też zmięknie i powie, no dobra, wypiję tą potę, miksturę na pamięć i może sobie wszystko przypomnę. Ale to ewentualnie, jeżeli się zgodzi, bo póki co to ona niespecjalnie tego chce pić. Tu mam przygotowane rzeczy, które będą mi potrzebne do zrobienia tej kolacji, więc mam jakieś świniaki, jakieś do jedzenia i tak dalej. Oczywiście potem mikstury pamięci tutaj nie mam, żeby przypadkiem jej nigdzie nie wypić, nie odłożyć i tak dalej. Nie chciałbym, żeby się ona ponownie straciła, to bym się załamał, przysięgam, bym się załamał. Myślę, że możemy zacząć od tego, że po prostu odłożę sobie to jeszcze tutaj. Zacznijmy może od obramowania jakiegoś, że tak ujmę, może coś takiego. Zróbmy tutaj taką furtkę, coś takiego. Ja przygotowałem sobie tego, tych bloków troszkę, nie mam tego zbyt wiele, bo już część użyłem też tam na tą zagrodę, która tam była, i też gdzieś jeszcze to używałem, a w domku to jeszcze używałem, ale coś mi tutaj starczyło, więc po prostu zróbmy taką obramówkę dookoła i po prostu w ten sposób będziemy mieli świetną, tak naprawdę świetnie prezentujące się to tutaj. Myślę, że na razie to nam naprawdę wystarczy. Myślę, że stół to jest coś, od czego trzeba zacząć, bo to jest najważniejsze. Jak tu wyjdziemy, to stół powinien być bokiem, więc zróbmy może po prostu, albo wiecie co, ustalmy najpierw może krzesła, gdzie mają być, albo nie, może lepiej ten stół faktycznie. Wychodzimy tu, środek jest gdzieś tutaj, w sensie, tak, środek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, jest idealnie środek, no po prostu fenomenalnie. Zróbmy tak, postawmy tu, zróbmy coś takiego, ale on powinien być 3 na 3, ja bym chciał zrobić 3 na 3, czyli tu mamy ile? Tu mamy 3 od brzegu, więc tu raz, dwa, trzy, mamy tu. Taki stół nam wystarczy, że nie jest odpowiedni, mam jeszcze 6. O, to mógłbym jeszcze dorzucić po jednym z tej strony i z tej strony i będziemy mieli taki mega długi stół. To się musiało wydarzyć, ja musiałem przynajmniej jeden blok źle postawić, ale dobra, spokojnie, to się da rozwalić normalnie i możemy postawić to w ten sposób. Możemy postawić jedno krzesło w tym miejscu, drugie krzesło w tym miejscu i mamy pięknie przygotowany stół na kolację, ale tu będzie full wypas, tym bardziej, że przygotowałem dużo żarcia, więc będzie miejsce, gdzie to postawić. Myślę, że zanim cokolwiek postawimy na stole, to najpierw trzeba przygotować zewnętrzną część, zewnętrzną, że tak powiem, granicę tego wszystkiego, czyli udekorujmy jakoś tą resztę. Ja tutaj mam jakieś takie lampki, które się da jakoś tak rozwieszać o coś, nie wiem, o to, o kurczę, o krzesło raczej się nie da, ale da się o to rozwieszać i można je powiesić coś, o wiecie, tak w ten sposób na przykład. O nie, spadło mi, dobra, musimy zeskoczyć na dół po to, bo potrzebuję tego. Czekajcie, dziewiątka, o, i uwaga, pum,
Świetne wiadro walnięte, ale ja jestem mistrzem w robieniu wiader. To już nie powinno nikogo dziwić. Udaje mi się to już prawie za każdym razem. Dobra, wejdźmy do środka jeszcze raz na samą górę, bo trzeba dokończyć tą stylizację tego. Ja myślę, że fajnie jakby te lampki takie, troszkę świąteczne, ale zaczyna się świąteczny klimat, więc można mi to wybaczyć oczywiście. Myślę, że te lampki świąteczne można by było jakoś rozwiesić tak właśnie od boku do boku, tylko to tak powinno jakby być na tym. Mam 12 tych, a nie, w sumie 11. Więc ja bym postawił może tak po dwa do góry, coś takiego. Postawmy może w ten sposób, może to będzie dobre. Czekajcie, postawimy tu i postawimy tu. Okej, coś takiego. I jeszcze jeden tutaj. Tu i ja tu miałem jeszcze deskę, właśnie chciałem zrobić coś takiego, że deska, że można było zeskoczyć. Może postawmy to, czekajcie, musimy odmierzyć 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, 3, 4, 5, czyli raz, 3, 4, 5, raz, 2 to jest środek. Dobra, możemy to zrobić w ten sposób. Postawmy tu. Jeszcze jeden murek nam został, nie wiem do czego go użyjemy, ale to nieważne. I patrzcie, możemy sobie postawić teraz deskę tu i możemy sobie normalnie tam basen zbuduje, no... Jezu, jak ja tu a w ogóle tak swoją drogą tutaj coś bzyku zbudował, ale to jakby co, nie widzicie tego. Jak chcecie zobaczyć co, to do bzyka wbicie, ja wam tego nie pokażę. No i mamy teraz, patrzcie jak to świetnie wygląda, tu możemy sobie skakać, tam basen zbudujemy, będziemy sobie skakać do basenu, to będzie świetne. Dobra i teraz tak, te lampki myślę, że można by było rozwiesić tutaj, ile mam, a mam 5, czekajcie czy mi starczy. Raz, dwa, 3, 4, idealnie, no po prostu jakby to było jakby na wymiar było robione. A czekajcie, tu muszę jeszcze kliknąć, tak, dobra. Tu, okej, to tak prawie dotyka. To tak też, mogło to by być jeszcze no wyżej, ale nie mam tyle płotków. To niech już jest w ten sposób zrobione. Dobra, coś takiego. Mamy pięknie przygotowany tutaj ten romantyczny, znaczy nie romantyczny, po prostu kolację, nic tutaj żadne romantyczne. Dobra, zróbmy teraz tak, udekorujmy stół, weźmy sobie to żarcie całe, które mamy, jakieś tutaj są kawy inne takie i ciastka i tak dalej. Zróbmy tak, żeby miał full miejsce w ekwipunku na te właśnie rzeczy. Myślę, że powinniśmy zacząć od talerzy. Tutaj na przykład, czekajcie, ona niech siedzi z tej strony, myślę, że tu będzie lepiej, jak będzie siedziała, tu, po tej stronie. Postawmy jej tutaj talerz, jest uwaga, piękny zestaw talerzy nawet bym powiedział. I tutaj mam ja jeden talerz, no ale dobra, nie mam zestawu talerzy, mam przynajmniej talerz. Zawsze coś, mogę jeść rękami, trudno. Kawa, ja lubię kawę, Milki też lubi kawę, więc po prostu zostawmy tu po jednej kawusi. Myślę, że tutaj możemy dać jej, żeby mogła sobie w każdej chwili podebrać jakąś, prawda, Creeper Cole, Enderfiza, Blaze'a, czy Slime Sodę, nie wiem, cokolwiek by z tego chciała. Myślę, że możemy tak. Tu jest świniak gdzieś, o, świniaka to trzeba dać tak na środku, nie, na środku to nam będzie zasłaniać. Może go tak dajmy lekko po boku, może tak, żeby nam nie zasłaniał wszystkiego, niech jest tak leciutko po boku. Owocki, żeby mogła sobie zajadać owocki. Tutaj, osz, mam idealnie coś dla niej, tutaj patrzcie, może sobie nawet dropnąć kulkę. Idealne. Tutaj, tu już ma Creeper Cole, więc ja może sobie tutaj dam jakoś Creeper. Ja tu w ogóle nie mam żarcia, ale ja lubię pizzę, możemy dać pizzę u mnie, albo dajmy tu po prostu pizzę, okej, niech jest tutaj. Chleb, niech sobie oczywiście chleba ma pod dostatkiem, tutaj, na środku. Ją trzeba tutaj obsypać tym wszystkim. Stawiamy wszystko tutaj, niech ona po prostu, niech czuje, że jest full wypas po jej stronie, że wszystko dla niej, wiecie o co chodzi, żeby może obudziło to w niej jakieś wspomnienia. Tu dajmy sobie jakąś zupę. Wygląda jakby to było już jakby pojedzone i brudne naczynia no to nie wygląda korzystnie, ale nieważne. Czy my w tym momencie już wszystko rozłożyliśmy? Ej, czy to naprawdę jest, czy ja już wszystko rozłożyłem? Nie, no tak szybko to poszło. Nie, to czekajcie, tu trzeba jeszcze jakoś udekorować to jakoś, mi się wydaje. Myślę, że możemy postawić tutaj jeden taki bloczek, żeby on, nie wiem w sumie po co, ale niech se jest. Dobra, zróbmy tak, postawmy... Nie wiem, co ja mam zrobić z tymi półpłytkami, szczerze mówiąc. Tutaj dajemy tą skrzynkę, a nie, ona jest pusta, tak? Jest pusta, dobra, to możemy zrobić inaczej. Możemy zabrać ją po prostu i dajmy ją może tutaj. Jakbym coś potrzebował, to... A tu odłożę to w sumie, może mi się to przyda później, w późniejszym czasie czy coś. I jakoś tutaj zrobimy... Oj, wiem, możemy tabliczką podpisać jej miejsce, patrzcie, tu. Albo więcej, wyżej. To musi być wyżej, to musi być tutaj, uwaga. Tutaj stawiamy, okej. Milki po prostu. Tu, Milki, że jest jej miejsce zaznaczone, żeby wiedziała doskonale, gdzie ma siedzieć. No wydaje mi się, że no, przygotowana kolacja jest wybitnie, moim zdaniem. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie zabrał kiedyś na taką kolację. A zostawmy tą Creeper Cole tutaj, ten cały, tą lodóweczkę. No, mi się to podoba ultra mega, nie? Szczerze przyznam wam, naprawdę. Jak mi, no, kolacja...
kolacja jak marzenie, moim zdaniem. Więc słuchajcie, w następnym odcinku postaram się zgarnąć tutaj Milki, jakoś ją zaprosić na właśnie tą kolację, pokazać jej lepsze strony zimy, dać jej jakiegoś drwala. A propos już drwala, jak już jesteśmy przy temacie drwala, no to zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, ponieważ tam wleciał test drwali. Możecie zobaczyć ten filmik, ponieważ to jest ostatni filmik, który wleciał w listopadzie. Następny filmik to już jest 1 grudnia, czyli rozpoczęcie naszego 31 grudniowego daily. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, przygotowaliśmy świetną kolację. Widzimy się na następnym odcinku. Pozdro, cześć. Pa, pa.